Samochód mi rzuciło na skałę i miałam bardzo poważny wypadek, najpoważniejszy w mojej całej karierze. Samochód roztrzaskałam na kawałki. Cześć kochani, nazywam się Karolina Pilarczyk i jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym. Dzisiejszy odcinek będzie dla mnie wyjątkowy, ponieważ będę chciała opowiedzieć o moich pucharach, więc o nagrodach zwieńczających jakieś moje osiągnięcia. Słuchajcie, mam ich bardzo dużo w domu i gdybym chciała opowiedzieć o wszystkich, to musiałabym opowiadać godzinami, co z przyjemnością bym zrobiła, ale nie wiem, czy byście wytrzymali. Więc w dzisiejszym odcinku opowiem o 5 takich najbardziej szczególnych dla mnie. Kochani, to przechodzimy do pucharów i pierwszy puchar, który chciałabym Wam pokazać, to jest puchar za zajęcie pierwszego miejsca w klasie Profi plus Drag. I mało osób wie, że przed driftingiem bardzo czynnie brałam udział w amatorskich rajdach i bardzo często startowałam też w wyścigach na 1/4 mili. A ten puchar jest o tyle dla mnie szczególny, że zajęłam pierwsze miejsce, jak słyszeliście, w klasie Profi plus Drag. Więc to była klasa samochodów dragowych, mocno przerobionych, a ja tam jechałam tak streetowym, lekko przerobionym samochodem BMW E36 i fartem, bądźmy szczerzy, trochę fartem wygrałam klasę, ale naprawdę bardzo fajne wspomnienia są związane z tym pucharem i on też bardzo fajnie mi się wiąże z wieloma wyścigami na 1/4 mili. Kolejny puchar, który jest dla mnie szczególnie ważny, to jest puchar za zajęcie 3. miejsca w kryterium asów driftu. To były zawody w Kłodzku, runda uliczna zawodów Drift Open. Niezwykłe miejsce, przepiękne miejsce, Drift Open, liga, która gromadzi najwięcej zawodników i ja tam zajęłam 3. miejsce, idąc stop 32 pokonałam wielu mężczyzn w rundzie ulicznej. Bardzo dobre wspomnienia, cudowne, widzicie wielki uśmiech na mojej twarzy, a przede wszystkim ludzie, którzy tam byli, którzy mnie wspierali, którzy kibicowali, coś fenomenalnego. Kochani, kolejne trofeum, o którym chciałam Wam opowiedzieć, to jest to trofeum za zajęcie 2. miejsca w międzynarodowych zawodach, w Mistrzostwach Europy i co najważniejsze w King of Europe, więc w grupie mieszanej. Po raz pierwszy wtedy wygrałam z mężczyznami. Udowodniłam, że kobiety mogą być zawodnikami walczącymi na równi z facetami, mogą wygrywać i było to ogromne przeżycie dla mnie, też dla wielu kibiców i rzeczywiście bardzo, bardzo ważna dla mnie nagroda. Pierwszy raz wygrałam z facetami. Pokazałam, że kobiety potrafią. To jest puchar z 2016 roku, a w zawodach Queen of Europe startowałam od 2013 roku. Więc to było takie zwieńczenie kilkuletniej walki i słuchajcie, to jest naprawdę dużo większa historia za tym, dlatego że każdy rok, 2013, 2014, 2015, to były lata, kiedy ja się ocierałam o to mistrzostwo. Natomiast za każdym razem coś się nie układało. W 2013 roku wygrywałam prawie wszystkie rundy, a przegrałam całe mistrzostwo. Nikt tego nie mógł zrozumieć, a ja po prostu przegrałam z regulaminem. W 2014 roku mieliśmy bardzo poważne problemy techniczne, więc znowu przegrywałam z samochodem, pomimo że bardzo często też stawałam na najwyższych podiach. W 2015 znowu otarliśmy się o to mistrzostwo. Z różnych powodów, też technicznych, też byłam ogromnie sfrustrowana na koniec. No i 2016, w końcu wszystko się ułożyło.
i umiejętności, i sprzęt nie zawiódł, i wszystkie wygrane, i regulamin dobrze tutaj nam sprzyjał, więc cała ta, wszystkie elementy układanki sprawiły, że zdobyłam w końcu ten puchar, wygrałam to mistrzostwo, pierwszy mój puchar za wygranie Mistrzostw Europy w 2016 roku. Puchar, który dostałam we Francji. Puchar, który jest inny od reszty, ponieważ nie dostałam go za zajęcie żadnego miejsca na podium. Ten puchar dostałam od ludzi. I ten puchar ma dla mnie rzeczywiście specjalne znaczenie, ponieważ to była Francja, cudowne zawody górskie. Fantastycznie mi się jeździło. Byłam faworytką na tych zawodach. Miałam cudowny trening. Jeździliśmy przez 6 godzin prawie non-stop po Alpach. Piękna droga, wielkie prędkości. Było naprawdę fenomenalnie, widowiskowo, niebezpiecznie też. Dużo samochodów miało tam wypadki, bardzo duża adrenalina. I słuchajcie, ludzie powiedzieli, że jestem zdecydowaną faworytką podczas tych zawodów. I kiedy miałam mieć ostatni przejazd, to zgłosiłam się do szefa mojego teamu i powiedziałam: Mariusz, ostatni raz wjeżdżam, zostawiamy samochód w parku maszyn, idziemy odpoczywać do hotelu, bo jutro czekają nas ważne zawody i mam nadzieję je wygrać. No i ten ostatni przejazd był ostatnim przejazdem. Podczas tego ostatniego przejazdu coś zawiodło, do tej pory nie wiemy co, ale samochód mi rzuciło na skały, i miałam bardzo poważny wypadek, najpoważniejszy w mojej całej karierze. Samochód roztrzaskałam na kawałki, przód, tył, wszystko się rozleciało. Wyglądało to koszmarnie. Ja popłakałam się, jak wyszłam z samochodu, jak zobaczyłam, jak on wygląda, bo pomimo, że mnie się nic nie stało, ja wyszłam, się otrzepałam nawet bez najmniejszego siniaczka, ale samochód wyglądał strasznie i płakałam, co ja jemu zrobiłam. Natomiast ludzie zachowali się cudownie. Na drugi dzień, jak przyszłam, to nagrodzili mnie właśnie tym pucharem. Powiedzieli, że jest to puchar tak zwany Drift Spirit, bo jeździłam pięknie, byłam faworytką i wszyscy trzymają za mnie kciuki, żebym szybko powróciła na tory. Było to coś dla mnie bardzo emocjonującego, bardzo niezwykłego i do tej pory, jak o tym mówię, to mam aż ciarki i dreszcze. Kochani, często ludzie pytają mnie, jaki najważniejszy jest dla mnie puchar. I oczywiście każdy puchar jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ stoi za nim jakaś historia. I każdy ten puchar to jest nagroda za jakieś moje osiągnięcia, więc jest to naprawdę dla mnie bardzo ważne. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze i nagrodą, która jest dla mnie najważniejsza, to są ludzie. Ich wsparcie, to ich dobre słowo, to, że są ze mną na zawodach, to, że podnoszą mnie wtedy, kiedy jest mi źle, to, że ja ich podnoszę wtedy, kiedy jest im źle, to, że dostaję wiadomości, że poprawiam im humor, daję im siłę do życia, do dnia. Takie rzeczy są, słuchajcie, dla mnie najważniejsze. I puchary są ważne, ale to ludzie są najważniejsi.